Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak robią zakwas z buraków. Jeśli Tobie nie zawsze zakwas wychodzi, bo pleśnieje, to zachęcam do obejrzenia tego filmu. Po jego obejrzeniu i zastosowaniu się do wskazówek w nim zawartych, zrobisz pyszny, lekko kwaskowaty, o rubinowej barwie, niepleśniejący, fantastyczny zakwas. Zakwas jest bazą do zrobienia barszczu, szczególnie wigilijnego, a pity codziennie, nierozcieńczony, jest napojem mocy. Wzmacnia krew przy niedokrwistości, wzmacnia odporność i zawiera mnóstwo witaminy C i jest potężnym probiotykiem, regulującym florę bakteryjną w jelitach. Spożywanie go jest szczególnie wskazane w okresie jesienno-zimowym. Pokażę dwa sposoby robienia zakwasu i na koniec filmu przedstawię wnioski. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam na film. A zatem do dzieła! Składniki: 1,5 kg świeżych jędrnych buraków na 2 jednolitrowe słoje, 10 ząbków czosnku po 5 ząbków na jednolitrowy słój, sól kamienna niejodowana łyżka na litr wody, liść laurowy 2 listki na jednolitrowy słój, 2 ziele angielskie na słój i 6 ziarenek pieprzu na słój. Do zrobienia zakwasu użyję dzbanka i słoja o ściankach zwężających się ku górze. Dzięki temu ciasno upchane w takim słoju plasterki buraków trzymają się i nie wypływają na wierzch, co może powodować ich pleśnienie. Słój ma szklaną pokrywkę, z której usunęłam uszczelkę, aby zamknięcie nie było tak szczelne i był dostęp powietrza. Zakwas zrobię na dwa sposoby różniące się użytą wodą, rodzajem naczynia i dostępem powietrza. Zakwas numer 1 zrobię na wodzie z kranu przefiltrowanej, przygotowanej i ciepłej, a zakwas numer 2 zrobię na wodzie źródlanej, butelkowanej. Do obu zakwasów dodam po 5 ząbków czosnku, po 2 listki laurowe, po 2 ziarenka ziela angielskiego i po 6 ziarenek pieprzu na słój. Nie używam skórki chleba razowego kupnego do przyspieszenia fermentacji, bo z mojego doświadczenia wynika, że przyspiesza raczej pleśnienie. Najlepiej, gdyby buraki były ekologiczne lub z własnego ogródka. Muszą być jędrne, twarde i bez widocznych uszkodzeń skórki. Buraki obieram i myję. Buraki kroję na plastry i wkładam do wyparzonego dzbanka. Między warstwy wkładam lekko zmiażdżone ząbki czosnku, liście laurowe, ziele angielskie i pieprz.
Bardzo ważne jest takie upchanie plasterków, aby blokowały się nawzajem przed wypływaniem. Więc te na samej górze trzeba mocno wcisnąć, bo jest to jeden z sekretów udanego zakwasu. Popatrz, jak to robię. Zakwas numer 1 zrobię z wody kranowej, przefiltrowanej, przygotowanej i trochę ostudzonej. Na 1 litr wody dodaję 1 łyżkę soli i po jej rozpuszczeniu wlewam wodę do dzbanka. Wody nalewam tyle, aby zakrywała buraki. Następnie dzbanek zakrywam podwójnie złożonym ręcznikiem papierowym, zabezpieczam gumką i odstawiam w ciepłe miejsce. Do zakwasu numer 2 użyję butelkowanej wody źródlanej. Tu również dodaję 1 łyżkę soli na litr wody, mieszam i po rozpuszczeniu wlewam do słoja. Następnie słój zamykam, pokrywka jest bez uszczelki i owijam czystą bawełnianą ściereczką, po czym odstawiam w ciepłe miejsce. Codziennie do dzbanka i słoja będę zaglądać, aby mieszać powstający zakwas i sprawdzać, czy proces fermentacji przebiega prawidłowo. Dzień drugi. Do mieszania zakwasu używam wyparzonych łyżek. Na powierzchni zakwasu numer 1 nic się nie pojawiło, żaden burak nie wypłynął, nie ma pianki. Zakwas jest tylko lekko zabarwiony. Przelewam wodę, aby ją wymieszać. Trzeba to robić codziennie, mniej więcej o tej samej porze. Na koniec zakrywam słoik nowym ręcznikiem papierowym i odstawiam. Na powierzchni zakwasu numer 2 pojawiła się lekka pianka.
to znak, że fermentacja w tym słoju już się zaczęła. Kolor zakwasu jest nieco bardziej intensywny niż zakwasu w dzbanku. Buraki również nie wypłynęły. Wszystko idzie dobrze. Mieszam ostrożnie zakwas łyżką. Zakwas na razie ma tylko lekko słony smak, nie czuć kwasowości. Zamykam słoik, owijam ściereczką i odstawiam na miejsce. Dzień czwarty. Na powierzchni zakwasu numer 1 jest sporo pianki. Fermentacja rozpoczęła się tu nieco później, bo trzeciego dnia. Zakwas jest intensywniej wybarwiony, czuć smak czosnku i soli, ale nie czuć kwasku. Mieszam i odstawiam na miejsce. Zakwas numer 2 ma więcej pianki na powierzchni i jest intensywniej wybarwiony niż zakwas w dzbanku. Pachnie lepiej i ma lepszy smak. Wypłynął jeden plasterek buraka podczas mieszania. Wciskam go łyżką między inne, aby powtórnie nie wypłynął. Wystający burak ponad wodę może spowodować pleśnienie, więc koniecznie trzeba na to uważać. Mieszam, zamykam i odstawiam na miejsce. Dzień szósty. Proces fermentacji zakwasu numer 1 i numer 2 przebiega prawidłowo, choć zakwas numer 2 ma ładniejszy rubinowy kolor i lepszy smak. Dzień ósmy, ostatni. Na powierzchni zakwasu numer 1 jest ślad pianki, a na powierzchni zakwasu numer 2 nie ma pianki. To znak, że proces fermentacji się zakończył i zakwas z dzbanku i słoju jest gotowy. Filtruję zakwas przez jałową gazę do wyparzonego szklanego dzbanka i następnie przelewam do wyparzonych butelek. Zakwas w szczelnie zamkniętych butelkach można przechowywać do 1 miesiąca w lodówce.
Wnioski. Oba zakwasy udały się. Zakwas numer 1, robiony na wodzie kranowej, nie był tak intensywnie wybarwiony i miał nieco gorszy smak. Natomiast zakwas robiony na wodzie butelkowanej źródlanej, w słoju z pokrywką, owinięty cały czas ściereczką, ma piękny, nasycony rubinowy kolor i delikatny, kwaskowaty smak. Jest po prostu pyszny. Polecam robienie zakwasu numer 2, dokładnie według pokazanego sposobu, również dlatego, że proces fermentacji jest szybszy. Dajcie znać, jakie Wy macie doświadczenia z robieniem zakwasu i jak go robicie i czy zawsze Wam wychodzi. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych moich filmów, bo naprawdę warto.